Kilkadziesiąt homoseksualnych par w całej Australii zawarło dziś tak zwane małżeństwa. To efekt legalizacji związków homoseksualnych, do której doszło w minionym roku. Dla mnie Diane od zawsze była moją żoną, zawsze była miłością mojego życia. Od dzisiaj nic się nie zmieni. Chodzi jedynie o równość i zalegalizowanie takich związków w Australii. Sądzę, że zalegalizowanie naszego małżeństwa jest dowodem dla naszej córki, że nie jesteśmy wykluczeni w kraju, w którym ją wychowujemy. Społeczeństwo wreszcie zaakceptowało, że możemy kochać się nawzajem i możemy być małżeństwem, tak jak każda inna para. Chcemy, aby nasza córka wzrastała w poczuciu, że inne dzieci w szkole i ich rodzice mogą akceptować nas jako rodzinę, którą przecież tworzymy. W grudniu parlament australijski przegłosował ustawę zezwalającą na legalizację związków jednopłciowych, nadając im uprawnienia takie same jak normalnym heteroseksualnym małżeństwom. Głosowanie było poprzedzone listopadowym referendum, w którym większość Australijczyków opowiedziała się za przyznaniem praw homoseksualistom. Zdaniem publicysty Tomasza Terlikowskiego stawianie znaku równości między małżeństwem, czyli związkiem kobiety i mężczyzny, a związkiem par tej samej płci jest głęboko nieuprawnione. To, co im dano, to nie jest prawo do małżeństwa, to jest zmiana definicji małżeństwa. Jest to kompletna dewaluacja znaczenia terminu małżeństwo. Małżeństwo zawsze i wszędzie. Nie było innej kultury, która by inaczej określało małżeństwo niż jako związek mężczyzny i kobiety. Jeśli związek małżeński może zawrzeć dwóch panów albo dwie panie, to dlaczego nie trzy panie i trzech panów? Albo dwóch panów i jedna pani, albo dwóch panów i pies. Stanowisko australijskiego kościoła wobec legalizacji homozwiązków nie było jednoznaczne. Mieliśmy kilka wypowiedzi bardzo mocnych, najważniejszych hierarchów kościoła australijskiego. Natomiast trzeba powiedzieć, że homoherezja, czyli homoseksualne poglądy, prohomoseksualne, to również kościół. Niemała część australijskich jezuitów opowiadała się za tymi zmianami. No ale powiedziałbym w ten sposób, no choroba, jaką jest homolobby i homoherezja, dotyka również Kościół katolicki. 7 grudnia ubiegłego roku 146 ze 150 deputowanych australijskiego parlamentu opowiedziało się za legalizacją związków jednopłciowych. Tym samym Australia stała się 26. krajem na świecie, w którym homoseksualiści otrzymali przywileje przysługujące małżeństwom.